Kolejna odsłona bluesowych nocy w piekarni Cichej Kobiety już za nami. Tym razem było bluesowo, a do tego po śląsku, bo wystąpiła śląska grupa bluesowa. Jest ze mną Leszek Binder, lider zespołu Śląska Grupa Bluesowa. Witam serdecznie. No, dzień dobry, witam. Ja tak sobie wypisałam z pańskiej strony internetowej takie najważniejsze plany na 2009 rok. Ja bym chciała teraz z tych planów przepytać. Blues dla leśniczówki, cykl koncertów wspierający remont dachu. Chodzi o leśniczówkę, którą pan w 92 roku nabył. Teraz stowarzyszenie się nią zajmuje. Jak ta leśniczówka działa i czy ten remont dachu w końcu się udał, czy nie? No, jesteśmy w trakcie zbierania pieniędzy. Teraz będziemy jeszcze jesienią taki duży koncert organizowali w Parku Kultury w Chorzowie. Rozbieramy, bo to jest bardzo kosztowny remont. Musimy cały dach całkowicie wymienić. A ja bym chciała, żeby pan troszeczkę o tej leśniczówce opowiedział, bo to jest takie centrum życia Chorzowa, jeśli chodzi o blues. No to jest centrum życia Śląska, jeżeli chodzi o blues, nie tylko Chorzowa. No i cóż tu można powiedzieć, no to jest historia śląskiego bluesa, a przez to również polskiego bluesa, ponieważ budynek, to miejsce w takim zakresie istnieje już ponad 25 lat, no długa opowieść, szkoda czasu na to. Zapraszam na naszą stronę, gdzie można zobaczyć, kto grał, jak kto występował, co tam się działo, cały czas się dzieje. Życzę, żeby wam, bo widzę, że tutaj właśnie takie miejsce, jesteśmy w takim właśnie miejscu, tu w waszym mieście, które bardzo obszedłem, zobaczyłem, rozmawiałem z właścicielami, piękne pomysły. Myślę, że właśnie to może się stać taką tutaj leśniczówką zielonogórską, po prostu tak jak mamy na Śląsku to naszą. Oglądaj, świeci oczyma, bo słońca na dole nie ma. Polszyńskie doby na ci podzielone, bo drzewa na wiosna tylko są zielone. Ale dziążki są tu najpiękniejsze. Piosenkami w niedziela lecą na kalasol. To je do nieba, to co biorą anieli. A przy sobocie, po robocie rodzi się tu śląski blues. Czurut, czurut, walk on me. Czurut, czurut, I come here. Whoa, 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 yeah! Następne pytanie, nagranie DVD i CD Krzak Live. To się już udało, czy jeszcze się nie udało? To się dopiero ma odbywać jesienią. W październiku jest trasa Krzaka i być może właśnie wtedy zrobimy te nagrania. A jak Krzak został odebrany po tym powrocie? No i muszę powiedzieć, że entuzjastycznie zapraszam na koncert, bo to właściwie co się będę chwalił po prostu tutaj teraz. No, uważam, że koncerty gramy takie, które po prostu porywają ludzi i to trzeba być na tym koncercie, to trudno o tym mówić. Zapraszam na koncert. Mhm, właśnie, czyli płyta ma odzwierciedlać to wszystko, co się dzieje na koncercie? No, w ubiegłym roku ukazało się DVD takie historyczne zespołu Krzak, nagrane w latach 80. w sali kongresowej w Warszawie. No, było fajnie, ale to było bardzo dawno i teraz bardzo bym chciał, po prostu zmierzam do tego, żeby właśnie pokazać tego Krzaka po tych prawie 30 latach, jak on wygląda, jaki jest ekspresyjny, bo mamy bardzo ekspresyjną muzykę i ekspresyjnie zachowują się muzycy na scenie. Fajnie by to było pokazać. No z tym, że taką jedną kamerą, jak w tym macie, tego się nie da zrobić. No, musi być tych kamer więcej, trochę lepszy sprzęt. To jest kosztowne, więc pracujemy nad tym. And a
baby, you my shaking baby doll. Come on, baby. Come on, baby, go on. Ten sam krzak, co przed 20-30 laty? No, ten sam krzak siłą gitary i skrzypiec, która była siłą napędową tamtego krzaka. Niestety nie ma z nami Jurka Kawalca, który zmarł 5 lat temu i po tych 5 latach, po tej śmierci nieodżałowanej, bo to był wielki mój przyjaciel i nasz przyjaciel i właściwie całe życie byliśmy razem od młodości. Chcieliśmy z Jankiem całkowicie zawiesić działalność krzaka i po 2 latach spotkaliśmy się, ponieważ się lubimy, Janek Będowski, skrzypek krzaka, i zaczęliśmy działać, nagraliśmy płytę Jan Będowski, Leszek Winderband i pod taką nazwą zaczęliśmy koncertować z powodzeniem. Natomiast to ludzie, widzowie, po prostu naszych, publiczność na naszych koncertach zaczęła, bo oni wołali krzak, po prostu organizatorzy koncertów nie pisali na plakatach Jan Będowski, Winderband, tylko pisali krzak. No, jak gdyby sytuacja spowodowała to, że no, wróciliśmy do tej nazwy krzak. No, w pewnym momencie powiedzieliśmy, Janek sobie, no, poddajmy się, widzisz, oni traktują te skrzypce i tą gitarę, te nasze unisona, te tematy jako krzak, no to... No i w tej chwili gramy po prostu w bardzo mocnym składzie, bo gra Krzysiek Ścielański na basie, zmiennie z Andrzejem Ruskim, takim śląskim, bardzo zdolnym, nie gorszym od Krzysia basistą. Gra Irek Głyk, perkusista. No, zapraszam na koncert, będę opowiadał tutaj takie te... Tam to trzeba zobaczyć, posłuchać i wtedy można ocenić.